Cześć, witajcie! Ja jestem Komornik i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Deusa, w którym za zadanie mamy dzisiaj iść i wbić się na statek. Więc zróbmy to na tych... O mój Boże! Co się stało? Awaria. No i co, teraz mnie nie chcecie zabić, tak? Teraz już jesteście... zadowoleni. Tak? Może tutaj coś spędzę... O kurde! Farida! Koleżanko nasza! Dziura w głowie? Nie żeby to był jakiś creepy albo coś, ale... taka Farida to cholera... Cóż, może znajdę jakieś leki tu albo coś? Warto przejrzeć wszystkie zakamarki. O mój Boże, to się przyda. Co tam jeszcze znajdę? Chyba już nic więcej nie znajdę. Prawda? Tak, to już nie jest nic, co mogłoby mnie zachwycić. W każdym razie znaleźliśmy naszą koleżankę. Troszkę martwą, ale kogo to obchodzi, prawda? No dobra, lecimy na górę w takim razie, żeby nie przedłużać. O ile znajdę jakieś drzwi, które mnie tam zaprowadzą, tutaj nie przejdę. Cholera, którędy ja tutaj wszedłem? No tędy, jestem przekonany. Aha, tędy. No dobra. W takim razie zapraszam na górę. Zapraszam na górę. Co? Niżej? Naprawdę? To gdzie ja mam tam przejść? Tutaj coś leży. Amunicja do pistoletu. Tutaj stoi pan jakiś. O, tylko pytanie, skąd on wie, że ja nie chcę być... teraz źle do niego nastawiony. O, tutaj była wieżyczka, cholera. Nie, no ale ja muszę iść na dół. Damn. Gro, nie ułatwiasz mi zadania. Nie ułatwiasz mi zadania. Może tędy się jakoś przejdzie. Czy tutaj jest jakieś przejście na dół? Jest. Więc idę tędy. No jestem na dobrym miejscu. Ale nie wejdę tu. Tu już byłem, do cholery. Dobra. Wrócę w takim razie tam i zobaczymy, co tym razem mnie spotka. Muszę... O, jestem teraz na dobrym poziomie. Może przejdę tutaj. Może tutaj jest jakieś przejście i tam. I tutaj gdzieś w lewo zaraz. Może tam gdzieś? Czy tam są jakieś drzwi? O mój Boże, przeszedłem taki wielki kawał tylko po to, żeby tutaj wejść naprawdę. Dobrze. Jesteśmy w takim razie chyba teraz gdzieś... kanałach, dokładnie. No to wychodzimy z tych kanałów i mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije. Czy tutaj jest jakieś wyjście? Aha. Tell me something, my wife. Why is it that everyone with orcs got hit by that thing? No coś z tą usterką jest tak. Coś nie tak, ale nie mam zamiaru z tym nic robić. Ha ha ha. Spoilers everywhere. Dobrze, w takim razie teraz idziemy do góry. Wchodzimy po drabinie, wychodzimy sobie tym oto włazem i jesteśmy w innym miejscu kompletnie niż byliśmy, więc podejdźmy sobie może pod... aha, ja się tam muszę dostać, tak? Dobra, zapiszmy tu grę. Ale ja was nie zaatakowałem. Dobra, zabijcie mnie, słuchajcie, poddaję się. No nie. No nie, słuchajcie, to jest po prostu głupota ludzka. Dobra, mam nadzieję, że się jakoś wszystko rozwiąże przychylnie. Więc prawdopodobnie muszę się skradać w takim razie. Czyżby gaz? Dobra. Przejdźmy sobie tu i zobaczmy, czy nie ma tu jakiegoś innego wejścia. Tędy się chyba nie przejdzie. Chociaż... ha, 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 ha. Ha, ha, ha. No dobra. Znaleźliśmy wejście. Mamy nowy praxis. Może sobie zachowam ten praxis na później. Bo może mi się on później przydać po prostu. A w tym momencie zobaczmy mapę i zobaczmy, gdzie powinienem przejść. Tu powinienem przejść, tak. Znajdź paczkę od Tonga schowaną w szopie. Boże, nie umiem czytać. Paczka od Tonga.
Tam jest robot, który będzie mi naprawdę upraszczał życie. Ta paczka jest gdzieś tam. Tam jest jakiś koleś, który strzela w ogóle. Widzę laser, więc to nie jest chyba nic dobrego. Zapiszę tu grę i wykorzystam sytuację, kiedy tego robota tu nie będzie po prostu. Przejdę tędy może. Ha. Dobra, jesteśmy w jakimś dziwnym, dzikim miejscu. Tam jest typ, którego chciałbym naprawdę poskromić. Przejdę sobie w takim razie tu. Tam jest kamera, która mogłaby mnie zauważyć, ale chyba mnie nie zauważy, więc... Oh fuck. Zajmiemy się nim. Witam pana. W ogóle jaki on ma kask na sobie. Co tu się porobiło? Granat EMP, cudownie. Wow, jakieś klatki. Co to za klatki? Spróbuję to zhakować, słuchajcie. Zobaczymy, co jest w środku. Aż 4 próby logowania. Tylko tu się muszę dostać, ale muszę iść naokoło. Oh fuck. No dobra. Niech będzie i tak. O, myślę, że nie będzie trudno. Z moimi umiejętnościami to ja tu jeszcze wszystko odblokuję. No fuck. Naprawdę zużyłem 100 probaka. Naprawdę. Co tu jest? Czy jest tutaj coś godnego uwagi? To jest bardzo dobre pytanie. Chyba nie. Chociaż może coś znajdę. Jakieś skrzynki, jakieś coś, nic, nic. Tutaj są za to jakieś inne drzwi. Spróbuję się tutaj przedostać i być może jakimś tunelem dostaniemy się do środka. Nie widzę tutaj nikogo na map. Oh fuck. To chyba jest ten gaz. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. To chyba jest właśnie ten gaz, o którym oni mówili. Więc w sumie, skoro mam praksisy, to ja mogę sobie taką oddycharkę zainstalować. No dobra, mamy... Ile mamy praktyków? 2. Tylko czy to mi coś da w sumie? Chyba nic mi to nie da. Zapiszę tu i zobaczymy. Faktem jest robot. Tam jest robot. A jednak dało. Okej. Okej. Wyłącznik. Nie wiem, co wyłączyłem. Coś wyłączyłem. No trudno. Widzę, że tu jest szyb, więc może do tego szybu wyjdziemy. Zobaczymy, gdzie on nas zaprowadzi. Szyb zawsze jest pomocny. Odkrywca. Aha. Tu się wychodzi na zewnątrz, tak? No to nie bardzo chciałem tutaj się wydostać, więc wrócimy. Widzę, że tutaj coś właściwie to włączyłem, nie wyłączyłem, włączyłem... Aha, ten gaz, no dobra, skoro nie mamy już gazu. Czyli wydałem w sumie te punkty na nic, no ale trudno. Nie odwróć się przypadkiem teraz. Jestem chyba na miejscu. Dobra, dotarliśmy w dobre miejsce, więc teraz znajdziemy sobie paczkę od Tonga, która jest... Wybuchowa paczka Tonga. Tong? How did you get this frequency? Ancient Chinese secret. Now listen, you're going to plant that package in Administrator Wang's office. Put it on the bastard's desk and trigger it. Sound good? Sounds like I'm doing you a favor. How does it help me? The explosion should distract the guards. Then you hop in a cargo pod and off you go. But you only got one shot. No turning back once you trigger that thing, you get me? No dobra, więc mamy zadanie podłożyć bombę u jakiegoś typa na biurku, więc mam nadzieję, że mi się to uda. Zapiszę sobie grę od razu, Boże. Dziwne jest w sumie, bo mam 90 w tym momencie klatek, a nie widać tego za bardzo. Nie zauważysz mnie, robocie. Przebiegnijmy sobie. Dobra, tutaj on chyba nie podjeżdża, więc jestem w miarę bezpieczny na razie. Tu jest jakieś wejście za to, które prowadzi mnie do... nikąd. Chociaż tutaj są też drzwi. Fuck. Dobra, zapiszę tutaj grę.
Tu jest wieżyczka obrotowa, która bardzo będzie mnie denerwowała prawdopodobnie niedługo. Ale postaram się ją jakoś ominąć i przejść tu. Tutaj znajdę amunicja do mnie niepotrzebna kompletnie. Co tutaj jest? Skrzynia. Skrzynia też mi jest niepotrzebna kompletnie. Chociaż może z drugiej strony jest. Oh fuck! Tam jest koleś. Dobra, wiecie co? Ja muszę chyba się udać do środka z powrotem. I poszukać innego przejścia tam, gdzie ja bym chciał iść, więc to już trzeba się wrócić. Tu by mi się dopiero szyby jakiś przydał. To by było genialne rozwiązanie w tym momencie. Fucking shit. Odwróć się, robocie. Odwróć się. Powiedziałem. No dobra, musimy się schować. Schowajmy się, jak ma się odwrócić, to pójdziemy do niego tam. Pójdziemy potem w lewo, gdzieś tam w lewo. Dobra, przejdziemy sobie tu. I dalej nie wiem, gdzie pójdziemy. Aha, widzę, że tutaj się nie da wyjść. No dobra, więc musimy iść chyba z powrotem tędy. Wyjdziemy sobie na zewnątrz w takim razie. Tutaj nikogo nie ma chyba, więc to jest już coś. Teraz problemem jest ta kamera. Więc poczekam, aż kamera się obróci i ją ominiemy. Dobra. Teraz mniej więcej możemy to zrobić. Tu jest znowu jakieś wejście. Boję do strzelby, do karabinu bojowego. Niepotrzebne mi to w żadnym stopniu. Więc to sobie chyba darujemy. Prawda? Chciałbym też przejść pod tą kamerą, niezauważony. Wykorzystując fakt, że... samolot, hahaha. Helikopter, tylko fajnie, że się nie ruszają śmigła. Poczekam, aż ona się skręci w prawo i wtedy tutaj wskoczę. Mam nadzieję, że to się uda. Dobra, chyba się udało. Więc zapisujemy grę i lecimy dalej. Tam muszę iść, prawda? Tam jest koleś z laserem. Nie chcemy mu się napatoczyć. Tutaj widzę, że jest skrzynia, która jest wybuchającą skrzynią. Wybuchająca beczka tak zwana. Krzysztof Gonciarz, pozdrawiam. Co dalej? Zapiszę może teraz. Trzeba zapisywać, bo jak nie zapisuję, to są problemy. Fajnie by było, gdyby mógł to odkręcić i wszystkich ewakuować. Włam się. Włam się. Lecimy tędy. A tędy też mogę w sumie. Fuck, w ostatniej chwili. No w ostatniej chwili mnie załatwił. Fuck, czekajcie. Słuchajcie. Sprawa jest taka, przyszedł listonosz i musiałem niestety do niego wyjść. No ale dobra, lecimy dalej. W takim razie spróbujemy obejść tego gościa w jakiś inny sposób. Czekajcie, kto? Który mnie tu załatwił? Chyba tamten. Dobra, spróbuję zrobić to teraz szybciej. Włam się. Fuck. Nie widzą mnie. Nie są tacy mądrzy, żeby tutaj wejść. Nie są. No przecież mnie nie widzi. A może mnie... Oh fuck! No nie. Nie wróżę sobie dobrej przyszłości w tym miejscu. No trudno. Wiecie co? Może się da obejść to wejście w jakiś sposób. Spróbuję się tam zakraść jakoś od tyłu. Być może jakiś szyb będzie albo coś. I może to mi jakoś pomoże. Może to mi pomoże. A może nie. W każdym razie wiem teraz, że jest koleś gdzieś tam po prawej. Który to? Typ. Kolesiu. Dobra, tak mamy załatwionego.
Więc teraz być może zdążę się włamać, skoro taka jest sytuacja. Więc co ja tutaj robię? Alarm się włączył. Genialnie. No witam. No witam. Mam nadzieję, że mogę się tutaj schować w jakiś sposób. Wprawdzie włączyłem alarm, ale przedostałem się do środka. To już jest coś. Więc tak. Chciałbym może zhakować jeden komputer. Włam się, zobaczymy co w nim jest. Być może coś ważnego. O mój Boże! Największa chyba sieć, jaką widziałem. No dobra. To nie będzie proste, mam wrażenie. Chociaż być może jest, nie wiem. 20% szans na wykrycie mam w każdym miejscu i teraz mnie wykryło, więc... Musimy się postarać. 18 sekund. Tutaj jest na drugim poziomie. Na pierwszym. Jesteśmy? Tak, jesteśmy. O mój Boże. Coś tam. Dziennik. Aha, nic nowego. No trudno. Nic ważnego. Może nie tyle nowego, co ważnego. Ale tutaj nie widzę nic, co mogłoby mnie jakoś powstrzymać przed... dobra. Przed tym wszystkim. Tu widzę, że jest jakaś większa hala. Alarm trwa nadal, ale tylko jeszcze 2 sekundy. Dobra, i co teraz? To jest dobre pytanie. O fuck. O mój Boże. Teraz trzeba się schować. Mam nadzieję, że nie podejdą tutaj. Przynajmniej rozwaliłem kamerę i znowu musimy poczekać teraz ileś tam minut, zanim ten alarm minie. Mam nadzieję, że oni tutaj nie wejdą. Chociaż mógłbym teraz tam podejść i gościa obezwładnić. Może niekoniecznie karabinkiem szturmowym, ale w inny sposób jakiś mógłbym to uczynić. Chociaż z drugiej strony może on tutaj sam podejdzie. No, zapraszam pana. Nie wejdziesz tu? Naprawdę? No naprawdę. Fuck. Fuck. O mój Boże. Nie odwracać się. No to się odwrócił. No dobra. To teraz mnie zajdą pewnie. Holy shit! No dobra, wiem przynajmniej jak wygląda miejsce, w którym jestem, więc być może mimo wszystko uda mi się ich jakoś ominąć. To będzie wymagało jednak trochę ode mnie precyzji i sprytu, ale mam nadzieję, że to się uda. Ej, tak. No najgorsza jest ta kamera cholerna, która jest w tym miejscu. A, słuchajcie, przechodzę. Idę tędy. Może tędy się zakradnę. O! Fajnie. Co tu się stało w ogóle z tym helikopterem? Czy cholera wie, co to jest? Aha, tu chyba jakiś robot wpadł. No to mi teraz uprzykrzyli życie. Nie mogę zapisać? Mogę zapisać, dobra. Tam jest koleś, który chętnie... Zostałby przeze mnie wyeliminowany. Ale może nie będę tego robił jeszcze w tym momencie. O, słuchajcie, jest chyba nieźle. Teraz tego gościa bym chętnie zdjął. Albo i nie. Nie zauważył mnie. Nikt mnie nie zauważył. Zapiszemy grę w tym miejscu. To jak?
Jak mógł mnie zauważyć? Nie wiem, po prostu nie rozumiem tego. Ale niech on tylko tutaj podejdzie, to ja go załatwię. Zresztą dwóch mógłbym w tym miejscu. A chociaż... Czy oni już nie żyją? W sensie są osłabieni? Chyba są, dobra, więc może... Nic tu nie ma ciekawego dla mnie, mam nadzieję, że taka... Cholera, tam jest naprawdę wieżyczka. Czy naprawdę jest tam wieżyczka? Fucking shit, jak ja to mam przejść? Chyba na niewidzialności będę musiał to zrobić. Cóż. Nie widzisz mnie, wieżyczko, nie widzisz mnie, słyszysz? Ha! Oh fuck! No tego się nie spodziewałem. Teraz dopiero jest ciekawie. Pięknie po prostu stóp. Fuck! O kurwa! Dobra. Pytanie tylko, jak ja tam wejdę? Skoro tam nie ma wejścia z tej strony w ogóle. Może jest. A może właśnie jest. Aha, okej. Dobra, wiecie co? Może spróbuję to zrobić troszeczkę inaczej. Zastawię się tamtą skrzynką i spróbuję otworzyć te drzwi. Jeśli mi się to uda zrobić, to już jestem trochę w domu, tak jakby. Tylko gdzie te drzwi są, cholera? No naprawdę? Wiecie co, może mam jednego EMP, więc może ja go po prostu sobie tam wrzucę. Użyj ekwipuj pod siódemkę. Aha, widzę, że zdążyłem. Genialnie mi to poszło. Dobra, słuchajcie, myślę, że to wystarczy na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i możecie też zalajkować mój fanpage na Facebooku, do którego link jest w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!